Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i widzów dzisiejszego webinarium. Nazywam się Magdalena Jarzczewska-Gutta. Na co dzień pracuję jako adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, a jestem również członkiem Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. I to właśnie do uczestników tej olimpiady skierowane jest to webinarium, zarówno do obecnych uczestników, jak i tych przyszłych, jak i byłych uczestników, ale serdecznie witam również wszystkich, którzy z różnych powodów trafili na to webinarium w internecie. Dzisiaj porozmawiamy o frachcie w transporcie morskim. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie ze względu na to, że fracht może być w różny sposób kalkulowany, jak i ze względu na to, że fracht, szczególnie w transporcie kontenerowym, znajduje odzwierciedlenie w tak zwanych kontenerowych indeksach frachtowych, które pozwalają nam w bardzo ciekawy sposób charakteryzować rynek przewozów morskich. Na początku powinniśmy powiedzieć, czym tak naprawdę jest fracht. Fracht definiujemy jako opłatę za przewóz w transporcie morskim. To właśnie z transportu morskiego wzięło się to pojęcie, ale obecnie jest ono stosowane również w transporcie drogowym dla określenia właśnie opłaty za przewóz, jak również w innych gałęziach transportu. Natomiast swoje początki ma właśnie w transporcie morskim. Warto tutaj zdefiniować również, czym jest stawka frachtowa. Stawka frachtowa w języku angielskim nazywa się freight rate. Jest to cena przewozu określonej jednostki frachtowej, która będzie uwidoczniona w taryfie przewoźnika. O taryfach za chwilę jeszcze sobie powiemy, ale żeby o tym powiedzieć, to musimy przejść do następnego slajdu, ponieważ powinniśmy wyjaśnić, na czym polega różnica w ustalaniu stawek frachtowych między żeglugą regularną i nieregularną. W żegludze nieregularnej, nazywanej również czarterową, stawkę frachtową będziemy ustalać każdorazowo w drodze negocjacji między armatorem i nadawcą ładunku bądź jego spedytorem. Natomiast w żegludze regularnej będziemy pobierać stawki właśnie w oparciu o taryfę frachtową. Zadajemy sobie teraz pytanie, czym jest właśnie taryfa frachtowa. Przede wszystkim może nam przyjść do głowy taka definicja, że taryfa to może być zbiór stawek jednostkowych za transport morski na przykład. Natomiast nie jest to dokładnie to, ponieważ to byłaby definicja cennika, a taryfa jest czymś więcej. Taryfa zawiera zbiór stawek jednostkowych wraz z objaśnieniami i komentarzem. I na przykład morska taryfa frachtowa będzie się składała z kilku części. Będzie to część ogólna, gdzie będzie zawarty zbiór norm i zasad postępowania. Do tego mamy część cennikową, w której zawieramy zbiór stawek, czyli ten cennik. I do tego będziemy mieć jeszcze alfabetyczny wykaz towarów wraz z objaśnieniami. Wchodząc trochę nieco bardziej w szczegóły, warto tutaj podkreślić, że w takiej taryfie frachtowej powinniśmy określić zasięg jej obowiązywania, czyli szlak lub szlaki lub linie, których dotyczy dana taryfa. Następnie powinniśmy zawrzeć te reguły taryfowe, czyli właśnie te normy i zasady postępowania. Regułami taryfowymi nazywamy warunki przewozu zgodne z warunkami konwenansowymi. Następnie będziemy mieć zestawienie stawek, zestawienie i opis ładunków, a także sposób kwotowania stawek. Musimy powiedzieć, w jaki sposób te stawki będą naliczane. I ten sposób kwotowania stawek może być uzależniony na przykład od wagi ładunku, od objętości ładunku albo od liczby jednostek ładunkowych, na przykład kontenerów. Przedostatnim elementem takiej taryfy będą zasady kwotowania dodatków frachtowych. O tych dodatkach frachtowych jeszcze za chwilę parę słów więcej powiemy. Natomiast jeżeli dany armator oferuje również przewóz lądowy tego ładunku, czyli do portu morskiego i z portu morskiego, to taka taryfa może również zawierać zestawienie stawek za przewozy lądowe. Kalkulując stawkę i fracht, będziemy brać pod uwagę sposób kwotowania określony w taryfie.
Podstawą kalkulacji będą tak zwane jednostki frachtowe i najczęściej stosowaną jednostką będzie tona frachtowa. Co ciekawe, w przewozach morskich może ona oznaczać zupełnie co innego, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Po pierwsze, tona frachtowa może być jednostką wagową lub objętościową, czyli jeżeli będziemy mówić o wadze, to najczęściej będziemy mieć do czynienia z toną metryczną równą 1000 kg. Ale musimy pamiętać, że w taryfie może być ona równoznaczna też tak zwanej tonie krótkiej, czyli inaczej nazywanej amerykańską, w której będzie zawierało się jedynie 907 kg, albo tak zwanej tonie długiej, czyli angielskiej bądź brytyjskiej, która zawiera 1016 kg. Skąd biorą się te różnice? Wynikają one z historycznych uwarunkowań standaryzacji miar i wag na różnych kontynentach. Po prostu kiedyś Brytyjczycy umówili się, że tona będzie miała właśnie 1016 kg. Na kontynencie amerykańskim umówiono się inaczej. Ale pocieszające jest to, że obecnie najczęściej będziemy mieć do czynienia właśnie z toną metryczną, czyli tą, która zawiera 1000 kg. Tona objętościowa to z kolei równowartość 1 metra sześciennego i taki ekwiwalent najczęściej będziemy stosować w transporcie morskim bądź 40 stóp sześciennych ładunku. To jest nieco więcej niż metr sześcienny. Ważne będzie to, czy stawkę będziemy naliczać właśnie od wagi i wtedy przy kwotowaniu będzie się pojawiała litera W, jak angielskie słowo weight albo polskie słowo waga, czy też od objętości i wtedy przy stawce frachtowej pojawi się oznaczenie M, czyli measurement bądź miara w języku polskim. Taką stawkę objętościową będziemy stosowali wtedy, kiedy będziemy mieli ładunki przestrzenne, czyli takie, które zajmują dużo miejsca, ale niekoniecznie są bardzo ciężkie. Ale bardzo często spotkamy się też z takim oznaczeniem W ukośnik M, które oznacza po angielsku weight measurement, a po polsku waga miara, czyli mamy te same litery w skrócie. Jeśli pojawi się taki symbol, będzie to oznaczało, że do kalkulacji frachtu weźmiemy zawsze większą wartość, albo będzie to waga w tonach, albo objętość w metrach sześciennych. Za chwilę przedstawię Państwu przykład, w jaki sposób się to oblicza, ale wróćmy jeszcze na chwilę do stawek. Jeżeli będziemy negocjowali z armatorem stawki za transport i zdecydujemy, że fracht zostanie naliczony od sztuki w formie zryczałtowanej, to możemy uznać, że zastosowaliśmy tak zwaną stawkę lump sum, czyli ryczałt za daną jednostkę ładunkową. Może się także zdarzyć, choć będzie to występowało raczej rzadko, że fracht będziemy naliczać od wartości fakturowej towaru, jako pewien procent jego wartości. Taką stawkę nazwiemy ad valorem, na przykład w sytuacji, kiedy będziemy mieli ładunki o wysokiej wartości, ale jeżeli będziemy negocjować taką stawkę z armatorem, to armator będzie odpowiadał za ładunek do jego wartości, a nie do limitów odpowiedzialności wyznaczonych w regułach haskowizbijskich, o czym warto pamiętać. Warto jeszcze wspomnieć, że określone stawki mogą dotyczyć jeszcze poszczególnych rodzajów ładunków. I tak możemy spotkać w taryfach przewoźników stawki rodzajowe, które będą dotyczyły konkretnych artykułów, np. drewna czy cukru. Natomiast stawki grupowe i klasowe będą dotyczyć towarów, które są podzielone na grupy według określonej charakterystyki bądź właściwości, i one będą zależne od decyzji konkretnego armatora. Także w każdej taryfie mogą one wyglądać nieco inaczej. Teraz chciałabym powiedzieć na prostym przykładzie, w jaki sposób będziemy wykorzystywać tę tonę frachtową do obliczania frachtu. Mamy przykład dwóch przesyłek. Obie przesyłki
mają te same wymiary. One są oznaczone skrótem LWH, co oznacza po angielsku length, width and height, czyli długość, szerokość i wysokość. W naszym przypadku mamy przesyłkę o wymiarach 5 na 3 metry na 2 metry i żeby obliczyć objętość tej przesyłki, musimy po prostu te wszystkie wartości przez siebie przemnożyć. Zatem otrzymujemy objętość 30 metrów sześciennych, oznaczone tutaj skrótem CBM, czyli cubic meter, po polsku właśnie metr sześcienny. Dodajmy do tego, że nasze przesyłki mają różną wagę. Pierwsza przesyłka ma wagę 35 ton, druga przesyłka 25 ton. Stawkę frachtową kalkulujemy według tony frachtowej zgodnie z zasadą waga miara i tutaj mamy stawkę 110 dolarów właśnie za tonę frachtową. Jest ona jednakowa dla obu przesyłek. I teraz w pierwszym przypadku musimy porównać objętość i wagę przesyłki. Waga przesyłki wynosi 35 ton, objętość 30 metrów sześciennych. Przyjmujemy tutaj ekwiwalent 1 tona równa się 1 metr sześcienny i będziemy zawsze brać tą większą wartość. Czyli w tym przypadku przez stawkę frachtową przemnożymy wagę przesyłki. Zatem mamy 35 razy 110 dolarów, co daje nam 3850 dolarów. W drugim przypadku to objętość tej przesyłki będzie większa od wagi, zatem naszą stawkę frachtową musimy pomnożyć przez 30 metrów sześciennych, co daje nam dokładnie 3300 dolarów. Zatem dwie przesyłki o tej samej objętości, dokładnie o tych samych wymiarach, będą przewożone według różnych stawek, według różnego, po różnej cenie. Dlatego, że jedna przesyłka jest przesyłką przestrzenną bardziej o relatywnie niskiej wadze, a druga przesyłka jest przesyłką cięższą. Warto też dodać, że w transporcie ładunków drobnicowych będziemy mieli do czynienia też z różnymi dodatkami do frachtu. Te dodatki do frachtu w języku angielskim nazywają się surcharges. I tutaj jest lista takich przykładowych, ale oczywiście możemy ich znaleźć w taryfach przewoźników zdecydowanie więcej. Takie dwa najczęściej spotykane dodatki do frachtu to dodatki BAF i CAF. BAF po angielsku jest to skrót od angielskich słów Bunker Adjustment Factor i jest to tak zwany zmienny dodatek bunkrowy bądź paliwowy, czyli dodatek naliczany do podstawowej stawki frachtu morskiego, dodawany w celu wyrównywania ewentualnych strat wynikających ze zmian cen na rynku paliw. Drugi dodatek jest trochę analogiczny, nazywa się Currency Adjustment Factor, po polsku nazywa się dodatkiem walutowym bądź korektą walutową. Jest to taki walutowy współczynnik wyrównawczy, stosowany w celu wyrównania spadku lub wzrostu wartości waluty, w której jest wyrażona stawka frachtowa. Inne dodatki to na przykład dodatek bezpieczeństwa, często oznaczany takim skrótem ISPS, który wynika z konieczności wprowadzenia dodatkowych zasad czy spełnienia wymogów bezpieczeństwa zgodnie z kodeksem, z międzynarodowym kodeksem ISPS dotyczącym właśnie bezpieczeństwa statków i obiektów portowych. I te koszty, które ponoszą armatorzy w pewnym sensie są przenoszone właśnie na nadawców ładunków. Później mamy na przykład dodatek kongestyjny, czyli congestion surcharge. On jest naliczany w przypadku załadunku lub wyładunku w portach morskich, w których występuje kongestia i statek musi czekać w kolejce na obsługę. Mamy też na przykład dodatek sezonowy, czyli peak season surcharge, stosowany w okresie szczytu przewozowego, wtedy kiedy jest duży popyt na usługi przewozowe. Mamy też na przykład dodatek wojenny, naliczany wtedy, kiedy statek zawija do portów objętych działaniami wojennymi, albo dodatek zimowy stosowany w portach, w których
w sezonie zimowym występuje zalodzenie. Także tych dodatków mamy całą listę. One mogą dotyczyć też ładunków ponadwymiarowych, ładunków długich. Mamy też dodatki pokrywające tak zwane opłaty terminalowe. Także można całą listę w tych taryfach przewoźników znaleźć. W żegludze kontenerowej stawka frachtowa może być wyrażona w postaci tzw. stawki FAK. Jest to skrót od angielskich słów freight all kinds. Oznacza to stawkę frachtową, której wysokość nie zależy od rodzaju przewożonych ładunków. I takie stawki będą występowały przede wszystkim w odniesieniu do przesyłek zbiorowych, w których będą występowały ładunki różnego rodzaju, pochodzące od różnych nadawców, ale konsolidowane na przykład przez spedytora. Ale w praktyce większość armatorów, zarówno tych oceanicznych, jak i fiderowych, przyjmuje głównie taki sposób kalkulacji stawki. Opłaty będą zależne przede wszystkim od rodzaju i rozmiaru kontenera, to znaczy będą różne dla kontenerów 20-stopowych, 40-stopowych czy 45-stopowych, ale nie będą zależne od ilości i rodzaju ładunku, który znajduje się w środku. Wyjątkiem tutaj są przede wszystkim stawki za kontenery chłodnicze czy kontenery open top, albo takie kontenery, które zawierają ładunki niebezpieczne, albo ładunki o wysokiej wartości. Czasami można również spotkać specjalne stawki, na przykład dla makulatury, złomu, drewna czy sprzętu elektronicznego. Także takie stawki mogą się pojawić. W przypadku żeglugi kontenerowej warto również wspomnieć o tym, że z armatorem możemy zawierać długoterminowe kontrakty, na przykład roczne. I takie kontrakty przewidują korzystne stawki, które są często niższe od bieżących, przy czym nadawca, który taki kontrakt podpisuje, zobowiązuje się do nadania określonej minimalnej liczby kontenerów, żeby taką obniżkę uzyskać. Stawki kontraktowe są zatem przewidziane przede wszystkim dla tych największych spedytorów, operatorów logistycznych czy też innych dużych nadawców ładunków. Stawki spot z kolei są ustalane na bieżąco w zależności od sytuacji rynkowej. Czyli podsumowując, stawki spot w przewozach kontenerowych są ustalane w krótkim okresie i będą zależne od aktualnych warunków rynkowych, co sprawia, że są zmienne i w pewnym sensie elastyczne, a stawki kontraktowe będą ustalane w ramach długoterminowych umów i będą oferować stałe ceny przez okres obowiązywania kontraktów, co nadawcom ładunków zapewnia pewną stabilność i przewidywalność kosztów. W pewnym sensie te stawki kontraktowe można powiedzieć, że zmniejszają ryzyko zmiany ceny i ułatwiają planowanie przewozów w dłuższej perspektywie czasu. W przypadku transportu ładunków w kontenerze stawki spot, i to głównie stawki spot, chociaż niekoniecznie, bo stawki kontraktowe również, ale w nieco mniejszym wymiarze, są wykorzystywane do opracowywania tzw. kontenerowych indeksów frachtowych. Podmioty, które opracowują te indeksy frachtowe, takie jak na przykład Drury World Container Index czy Shanghai Containerized Freight Index, zazwyczaj należą do jednej z kilku kategorii. Po pierwsze, to mogą być specjalistyczne firmy doradcze i konsultingowe, takie organizacje jak na przykład Drury, które specjalizują się w doradztwie w dziedzinie transportu morskiego i logistyki, mogą opracowywać i publikować takie indeksy. Będą wykorzystywać swoją wiedzę branżową i taką dokładną analizę rynku po to, żeby zbierać i analizować dane i tworzyć wiarygodne wskaźniki. Mamy też różnego rodzaju giełdy i organizacje branżowe. To są instytucje takie jak Baltic Exchange, które będą wykorzystywać globalne, tworzyć te globalne indeksy wykorzystywane na przykład przez branżę morską.
Zwykle te organizacje posiadają taką ugruntowaną pozycję na rynku i są cenione ze względu na swoją wiarygodność. Również platformy technologiczne i firmy IT, takie jak na przykład Freightos, które działają na styku technologii i logistyki, mogą również wykorzystywać posiadane przez siebie dane do opracowywania indeksów. No i mamy jeszcze różnego rodzaju organizacje branżowe i stowarzyszenia, które również mogą takie indeksy tworzyć. Podmioty, które wymieniłam, najczęściej zbierają dane z różnych źródeł. Mogą to być przewoźnicy morscy, spedytorzy czy przewoźnicy umowni, tacy jak NVOCC, ale także mogą te dane pochodzić bezpośrednio od nadawców ładunków, czyli na przykład firm produkcyjnych i handlowych. Podmioty tworzące te indeksy dokładnie analizują dane, często obliczają średnie bądź różnego rodzaju wskaźniki, które następnie mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji w branży handlowej czy w logistyce. Pierwszym z indeksów, który chciałabym tutaj omówić, jest Drury World Container Index, w skrócie WCI, który jest publikowany przez firmę Drury w odstępach tygodniowych. Jest to wskaźnik, który uśrednia stawki frachtu kontenerowego na głównych trasach morskich i obejmuje on 8 konkretnych tras, dla których szacowane są średnie koszty transportu kontenera 40-stopowego. Te koszty wyrażone są za każdym razem w dolarach amerykańskich. Następnie na podstawie tych stawek dla 8 tras za pomocą średniej ważonej, tę średnią waży się liczbą TEU przewożonych na konkretnych trasach. Obliczany jest taki wskaźnik zbiorczy czy też główny, który stanowi takie odzwierciedlenie trendów panujących na rynku i można w pewnym sensie powiedzieć, że oferuje taki całościowy obraz globalnych trendów cenowych w transporcie kontenerowym. Drugi z indeksów, również, który znajduje się na slajdzie, również jest opracowywany przez Drury, jest to Container Freight Rate Insight. W pewnym sensie można powiedzieć, że ten wskaźnik dostarcza takich bardziej szczegółowych informacji na temat stawek frachtowych, zarówno spot i kontraktowych, dlatego że uwzględnia aż 790 par portów morskich. Można powiedzieć, że jest to bardzo użyteczne narzędzie dla firm, które potrzebują jakiegoś głębszego wglądu w specyficzne tendencje rynkowe. Trzeci indeks, Shanghai Containerized Freight Index, jest opracowywany przez Shanghai Shipping Exchange. Ten indeks jest w pewnym sensie wyjątkowy, ponieważ koncentruje się tylko na stawkach frachtowych za transport kontenerów wychodzących z Szanghaju, który to jest największym portem kontenerowym świata. I te kontenery wypływają oczywiście do różnych globalnych destynacji. I ten wskaźnik SCFI jest przede wszystkim ważnym wskaźnikiem dla rynków azjatyckich i międzynarodowych, ponieważ odzwierciedla dynamikę stawek spot na tym kluczowym rynku, jakim jest rynek chiński i największy port kontenerowy świata. To stamtąd wypływa najwięcej eksportowanych ładunków, więc wskaźnik ten można powiedzieć, że jest ważny dla całego globalnego rynku. Kolejny wskaźnik również jest opracowywany przez tę samą instytucję, China Containerized Freight Index, ale nieco się różni. Jest przede wszystkim publikowany co miesiąc. Śledzi, można powiedzieć, w pewnym sensie taki ogólny poziom frachtu, uwzględniając zarówno stawki spot, jak i długoterminowe, czyli oparte na tych kontraktach. I dotyczy to różnych portów chińskich, a nie tylko Szanghaju, co sprawia, że w pewnym sensie jest bardziej wszechstronny, ponieważ tak naprawdę obejmuje szersze spektrum tego chińskiego rynku eksportowego. Ponadto można dodać taką kolejną różnicę, że właśnie SCFI skupia się na tych stawkach spot, które są bardziej wrażliwe na wahania sezonowe, natomiast
CCFI skupia się na takim ogólnym poziomie fraktu na rynku, ponieważ uwzględnia zarówno stawki spot, jak i stawki długoterminowe, co sprawia, że nie jest tak wrażliwy na wahania sezonowe i daje takie nieco bardziej ogólne spojrzenie na różne tendencje makroekonomiczne. Ostatni z wymienionych indeksów, Freightos Baltic Index, jest opracowywany we współpracy z giełdą Baltic Exchange. To również jest globalny indeks cenowy fraktu kontenerowego, który tym razem bazuje na danych transakcyjnych z platformy Freightos. Można powiedzieć, że dzięki takiemu dużemu zbiorowi danych zapewnia bardzo taki aktualny i przejrzysty obraz cenowy dla rynku przewozów kontenerowych, co jest kluczowe dla między innymi globalnego handlu. Warto tutaj wspomnieć, że tak naprawdę każdy z tych indeksów odgrywa ważną rolę w dostarczaniu informacji o cenach fraktu. Zarówno jest to istotne dla firm logistycznych, spedycyjnych, dla specjalistów z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw, czy wszystkich osób i podmiotów, które podejmują jakieś strategiczne decyzje dotyczące globalnych przewozów. Skupimy się nieco bardziej szczegółowo na indeksie Drewry World Container Index. Co ciekawe, dane do tego indeksu są zbierane od pośredników transportowych, przede wszystkim od spedytorów i NVOCC, czyli przewoźników umownych w transporcie morskim, mających swoje siedziby na trzech kontynentach w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Tak naprawdę tych organizacji jest tylko kilka i one raportują stawki fraktu, po jakich przewożą ładunki z kilkoma głównymi liniami żeglugowymi. Dokładne tożsamości członków panelu są poufne, natomiast taką ogólną charakterystykę można znaleźć na stronie internetowej autora tego indeksu. Wskaźnik WCI odzwierciedla taką uśrednioną stawkę, którą rzeczywiście płacą te badane firmy uczestniczące w panelu, a więc nie opiera się na jakichś szacunkach czy prognozach, tylko na rzeczywistych danych. Obejmuje stawki spot. Co ciekawe, są to stawki FAQ, o których mówiliśmy przed chwilą, wraz z dodatkami do fraktu, ale tylko w relacji z portu do portu, czyli port-port, bez uwzględniania ewentualnych dodatków obejmujących koszty transportu lądowego. Ten indeks również, warto wspomnieć, bierze pod uwagę wyłącznie standardowe kontenery, a więc nie kontenery chłodnicze, nie kontenery open top i nie kontenery flat rack. I jeżeli chodzi o uwzględnianie opłat terminalowych, to one są uwzględniane bądź nie w zależności od konkretnej trasy. I tutaj na tym wykresie można zaobserwować, jak kształtował się ten główny indeks. Natomiast ten indeks oczywiście jest podzielony również na poszczególne trasy. Ponieważ tak jak wspomnieliśmy, on raportuje te rzeczywiste stawki fraktu kontenerowego dla głównych tras handlowych i tych tras handlowych ze wschodu na zachód, tak ogólnie rzecz biorąc. I ten indeks składa się z 8 indeksów szczegółowych dla tych poszczególnych tras żeglugowych. I oceny, czy ceny z rynku są zbierane dla tych tras, które mamy tutaj wymienione na slajdzie, czyli to jest Szanghaj-Rotterdam, Rotterdam-Szanghaj, czyli w obu kierunkach. Do tego mamy Szanghaj-Genua, Szanghaj-Los Angeles, Los Angeles-Szanghaj, Szanghaj-Nowy Jork, a następnie Nowy Jork-Rotterdam i Rotterdam-Nowy Jork. Także mamy tutaj te 8 różnych tras. Warto zauważyć, że w indeksie uwzględnione są trzy pary tras, takie jak Rotterdam-Nowy Jork, Rotterdam-Szanghaj czy Szanghaj-Los Angeles. I co ciekawe, wysokość stawek jest uzależniona od
kierunku, w jakim następuje transport ładunku. Można zauważyć, że na przykład w tej parze Szanghaj-Rotterdam-Rotterdam-Szanghaj stawki za transport z Szanghaju do Rotterdamu są zdecydowanie wyższe. Dlatego, że Chiny są niejako taką globalną fabryką, z której eksportuje się dużo towarów. Zatem więcej ładunków będzie pływało z Azji, na przykład do Europy czy do Stanów Zjednoczonych, niż w kierunku odwrotnym, co oznacza większy popyt na usługi przewozowe, a jeżeli mamy większy popyt, to rosną ceny. W związku z czym indeksy w tych relacjach z Chin do Europy będą zdecydowanie wyższe niż na trasach w przeciwnym kierunku. Z Europy do Azji wiele kontenerów tak naprawdę pływa pustych, zatem te stawki oferowane przez armatorów są zdecydowanie niższe, między innymi po to, aby zachęcić europejskich eksporterów do skorzystania z transportu morskiego. Warto również dodać, że ten indeks Drury zmienia się w czasie. Tutaj na wykresie mamy takie zestawienie pokazujące dane do marca 2023 roku. Można zaobserwować na wykresach obejmujących również dłuższy okres, że w latach 2021-2022 ten indeks przyjmował znacznie większe wartości niż w latach wcześniejszych. Ten wzrost był spowodowany głównie przez kilka kluczowych czynników związanych z pandemią COVID-19. Po pierwsze, w wyniku tej pandemii nastąpiły takie znaczne zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw, co też spowodowało opóźnienia w transporcie morskim i ograniczyło dostępność kontenerów. W związku z czym przy mniejszej podaży kontenerów stawki za transport rosły. Po drugie, szczególnie w 2021-2022 roku nastąpił wzrost popytu na towary, co było szczególnie widoczne w sektorze e-commerce, co doprowadziło do zwiększenia zapotrzebowania na przestrzeń ładunkową, więc większy popyt doprowadził do wyższych stawek frachtowych i dodatkowo na to się nałożyły również czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych portów morskich, głównie w Chinach, co było spowodowane środkami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19, co dodatkowo zaostrzyło sytuację na rynku i spowodowało, że wiele statków po prostu oczekiwało na wejście do portu. I te stawki wzrosły, oczywiście, kiedy sytuacja się nieco uspokoiła. Do użytku też wprowadzono nowe statki. Te stawki za transport ładunków w kontenerach zdecydowanie zmalały niemal do poziomu sprzed pandemii. Podobnie jak indeks WCI, również ten szanghajski indeks jest tworzony na podstawie odpowiedzi zebranych od przedsiębiorców, którzy są uczestnikami rynku przewozów kontenerowych. W tym przypadku są to nadawcy ładunków, przewoźnicy oraz firmy spedycyjne. Różnica między tymi indeksami dotyczy również sposobu kalkulacji tego indeksu. Indeks Drury, ten WCI, tak naprawdę odzwierciedlał wysokość stawek za transport kontenera 40-stopowego, wyrażone było to w dolarach amerykańskich. Natomiast w przypadku indeksu SCFI najpierw wyliczamy średnią arytmetyczną dla stawek frachtowych dla poszczególnych tras, później obliczamy indeks zbiorczy, który jest również średnią ważoną, ale ten wskaźnik nie przedstawia konkretnej stawki wyrażonej w walucie, tylko jest wyrażony w punktach. I takim okresem bazowym dla tego zbiorczego indeksu jest 16 października 2009 roku, a ten indeks bazowy wynosi 1000 punktów, czyli jeżeli mamy na przykład wartość tego indeksu 4000, to oznacza, że od 2009 roku ta stawka wzrosła czterokrotnie.
Nie możemy zatem tak bezpośrednio porównywać obu tych indeksów, tego indeksu Drury World Container Index oraz Shanghai Containerized Freight Index, tak samo jak nie możemy bezpośrednio porównywać innych pozostałych indeksów, ponieważ mamy tutaj różne metody obliczania, ale możemy te indeksy zestawiać dla lepszego obrazu całego rynku morskich przewozów kontenerowych. I ostatni slajd, drodzy Państwo, to jest slajd dotyczący tak naprawdę ładunków masowych. Skupiliśmy się tutaj przede wszystkim na ładunkach drobnicowych i skonteneryzowanych. Natomiast jeżeli mówimy o indeksach frachtowych, warto wspomnieć również o indeksie Baltic Dry Index. Jest to wskaźnik, który śledzi ceny przewozów ładunków masowych na statkach towarowych na całym świecie. Jest opracowywany przez londyńską Baltic Exchange. Jest to taka globalna instytucja dostarczająca dane rynkowe dotyczące transportu morskiego. W skrócie ten indeks BDI, bo takim skrótem się go oznacza, obejmuje stawki za czartery na czas trzech głównych typów statków na określonych kilkudziesięciu trasach morskich. Te typy statków to są uzależnione od ich rozmiarów i wyposażenia i obejmują statki Capesize, Panamax oraz Supramax w odpowiednich proporcjach, czyli 40% tego całościowego indeksu to są stawki za transport, za czartery statków Capesize, 30% stawki Panamax i 30% stawki Supramax. Ten indeks jest ogólnie bardzo ciekawy ze względu na jego możliwości zastosowania, ponieważ wskaźnik BDI jest uważany za ważny wskaźnik aktywności gospodarczej i wskaźnik dotyczący handlu międzynarodowego, ponieważ statki towarowe, masowce przewożą całą gamę surowców, takich jak na przykład węgiel, rudy żelaza czy na przykład zboże. A że wysokość tego indeksu, czyli stawki za czartery statków, zależą od popytu na usługi, ale też od kilku innych czynników, jak na przykład dostępność statków, sezonowość, ceny paliw. Pamiętajmy, że szacuje się, że około 40% kosztów operacyjnych statków to koszty paliwa, więc tu te ceny paliwa są uwzględnione. Uwzględnia się tutaj również kongestie w portach czy czynniki geopolityczne. Ale właśnie ze względu na to, że ten wskaźnik odzwierciedla stawki czarteru statków, czyli tych statków, które przywożą ważne surowce do produkcji, ten wskaźnik BDI jest uważany za wczesny wskaźnik koniunktury gospodarczej, ponieważ jeżeli jest zwiększony popyt na tego typu przewozy, ten wskaźnik wzrasta, czyli jego wzrost zwykle wskazuje na zwiększony popyt na surowce i zasoby, co jest sygnałem wzrostu gospodarczego, ale może też wywoływać pewnego rodzaju presję inflacyjną. Z drugiej strony, jeżeli ten wskaźnik spada, może to wskazywać na spowolnienie aktywności gospodarczej wynikający właśnie z tego zmniejszonego popytu na surowce, co może na przykład przepowiadać recesję, szczególnie jeśli ten spadek jest nagły. Dlatego ten indeks jest bardzo ciekawy, jest obserwowany przez inwestorów, analityków rynku, jako jeden z wielu wskaźników, które pomagają zrozumieć ogólną sytuację gospodarczą. Także bardzo ciekawe jest jego zastosowanie. To był już ostatni slajd, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo czegoś nowego z tego krótkiego webinarium, a ja ze swojej strony wszystkim uczestnikom olimpiady życzę powodzenia w kolejnych etapach. I do zobaczenia.